Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś odcinek jest taki nietypowy, inny niż wszystkie. Zabieraliśmy się do tego dość sporo czasu. Ostatnio chciałem z Filipem nagrać test Drwala, tak? Tak. Tak, Drwal miał być. Dzień dobry panu Filipie, przywitaj Cześć, się. Cześć, witajcie wszyscy. Opowiedz, co dziś będziemy próbować. Degustować kebaby. Ja już pierwszy koń zrobiłem, ale na razie wrażenie nie zrobiło na mnie żadnego. Ale już widać ten sos. Zobaczymy, co później będzie. Kebaby oczywiście w picie. W ogóle chcielibyśmy wyrazić opinię o pewnych kebabach. Tak. To już na stole. A, takie chusteczki mamy, ale to wiadomo, żebyśmy w razie czegoś się ubrudzili. Poprzednie kebaby. Nie będę mówił o firmie, bo to tak nieładnie, ale sami się pewnie kiedyś niedługo przekonacie, jak będziecie w Jaśle spożywać może u tego gościa. To jest na stacji, tak? To na stacji, nie? Nie. No, się to jest naprzeciwko muzeum. O, naprzeciwko muzeum. No to Tomek wam ładnie powiedział. Tak, na początku fajnie, bo wielka, taka za niedużą cenę oczywiście. No, ile była... wtedy żeśmy zapłacili? Około 30. 30, no 23 chyba dokładnie, 20. No. Przywieźłem. No to fajnie, na początku fajny gryzysz, ale później jak się głębiej poszliśmy, tak otworzyliśmy do końca ten papier z paleniza. W środku mięso to normalnie jak węgry się poprzelepiało. Mięso przywarło do pity. No. Jak się walnęło widelcem, to tak jakby się waliło... O stół. Co jest jeszcze ważne? Ja zamówiłem sobie ostre, tak? Co? Ja zamówiłem sobie ostre czy mieszane? Filip, miałeś jeszcze nie zagustować. Mieszane. Ale ja chciałem z wszystkimi sosami i najostrzejszymi i z łagodniejszymi taką kompletną mieszankę chciałem. No. Zjadłem to. Znaczy nie zjadłem. Zjadłem tylko połowę. W ogóle sałatę to było tyle. Mhm. Czy jakieś tam kapusty, w ogóle smakowało to jakoś tak śmiesznie. Mięsa było multum, ale mięso przywarło normalnie do pity. No. Normalnie był węgiel. Właśnie. A tu wydaje się dużo lepsze. Aha. I jakie teraz powiedzmy, jakie mamy kebaby. Ja mam kebab góralski, ja jestem góral lodowity. Aha, ja mam zwykły, klasyczny oczywiście, ale teraz wam powiem tak, z ciekawości. Spróbowałem wcześniej i wam powiem, że ten sos... Mówiłem, że nie zrobiło na tobie wrażenia. Ale jak teraz na niego patrzę, to jest śmierć normalnie widzę w nim. Czekaj, a ja to co? Liży go, ja się odsunąłem. Zatem zdegustujmy, przeprowadzimy degustację. Ja przetestuję Drwala. Z daleka już to szur. Ja wyciągam ten sos, pierdol. Powa właśnie. Ugryzłem samą pitę. To są pestki. Ludzie. Och. Ludzie. To nie jest chili, to jest jakiś ekstra hot. To jest mięso, ci mi się dobrze jest zrobione, ale te pestki, takie żółte, wytrze się ładnie, bo ja dobry człowiek jestem. Zawsze chciałem co? Zawsze chciałem co? Ho ho ho, nie? Tak, ho, ho, ho. To jest właśnie ekstra hot. No, to Filip za... Demonstruje. Za naszą firmę w ETS-ie. Zdrowie. Ale aż w nos piecze, nie? Mhm. Jeszcze nic, nie? A, bo nie mienię. Z kibali się nie wyjdę. O kurde, o jakie słone. Ten sos jest niedobry po prostu. Mi nie smakuje, dosłownie mi nie smakuje. Ja chcę normalnie zjeść tego kebaba, proszę dajcie mi go zjeść normalnie. Nie, przepraszam ludzie, ale ja muszę go wyciągnąć. Ja jednak nie wierzyłem dener. Nie na moje nerwy to jest. Nigdy więcej. O, Co? Surówka uspokaja trochę. Komu byś to polecił? Powiedz Filip. Kurwa, samo sobie nie. Ale nie, tak dla widzów. Jak ktoś lubi pestki. No. Ja tak dosłownie, jak ktoś lubi naprawdę ostre, to naprawdę jest dla niego sam raz. No kurde, no z nosa mi leci. Co, drodzy widzowie? Tym kebabem wygraliśmy wszystko. Drodzy widzowie, w naszej ocenie smak, oceniasz najpierw smak. Jaki dla ciebie? Bez tego sosu, kurwa. Ale nie,
Ogólny smak. Dobry. Sam, bez sosu. Bułka sam raz, mięso też było dobrze widać przyczepione, kurwa. Przypieczone. Cudownie. Lecz te pestki, kurwa, z siereczką. Wiesz, te pestki co? Te pestki są normalnie do kurwy nędzy kurwiące. Smak? Taki daje? 9 na 10, bo jest, ma dużo słonego. O! Dużo surówki poproście, jak ten sos będziecie brali. Jakość wykonania 10 na 10. Weźcie ja pierdolę, dobra. W ogóle to jeszcze taka informacja na koniec odcinka. Chcielibyśmy zaprosić do naszej wirtualnej spedycji Warce Trans. No, tak, tak. Opowiedz, jakie są zasady. Wiek 17+. Oczywiście kulturka. Kulturka jej w jeździe i w mowie. No, znajomość tam wiadomo znaków i tak dalej, żeby w razie czego się nie popierdzielić. Co jeszcze? Oczywiście musi być trochę humorku takiego, żebyśmy się nie zanudzili trochę. Ale to i tak się pewnie nie zanudzimy, ale wiecie o co chodzi, żebyśmy się tam pośmiali, ale z umiarem. I my gramy nie dla typowo, że jedziemy i sobie mówimy tu, dobra, tu zapierdzielamy. Tylko o to chodzi, że my gramy dla zabawy po prostu, nie? Stosujemy inną politykę firmy niż wszystkie inne VS-ki. Ja. Nie mamy wymagań do ciągłej jazdy, bo... Ja pierdolę, wypierdalaj. To jest sos. Ciągłej, dla innej VS-ki. Bo jak wiemy, każdy z nas ma swoje sprawy, każdy ma swoje życie. Dlatego jeździmy dla dobrej zabawy i dla tak w miarę dochowanego realizmu, nie? No. Także w opisie pierdalej. Będzie link do strony. Tam w wyszukiwarce wpisujecie Warzyca Trans. Damy, to spokojnie. Zgłaszacie podanie, a my z Filipem po odpowiednim rozpatrzeniu przyjmujemy albo nie przyjmujemy do firmy, tak? Tak, aha. My jemy dalej. Ja jeszcze nawet do osypka nie doszedłem. Załączę jeszcze wam tutaj kawałek muzyki. Hej góralu, czy ci nie żal? Ja pierdolę. Wracaj do lokal. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zara. Filip, co się stało przez ostrość? A nie wiem, tak się troszkę rozwaliło krzesło. Odpięło się. Nareperuj. Reperować? O kurwa. O, biła, dobra. No, teraz usiądź. Sprawdź, czy będziesz się czuł komfortowo. Czekaj. Test. Widzicie, co się może zrobić przez ostrość? Aha! Pa, dupko.